Szczęść Boże, coś Wam powiem. Dzisiaj przeżywamy objawienie Pańskie, święto Trzech Króli. A Ty, Betlejem, ziemi Judy, jesteś zgoła najlichsza. Co kryje się w tych słowach, jeśli nie nadzieja, że choćbym miał o sobie najgorsze zdanie i w oczach ludzi był potępiony, to i tak mam wielką wartość dla Boga. Przecież w tej pogardzanej małej mieścinie narodziło się dwóch wielkich ludzi, którzy znacząco się wpisali w historię zbawienia. Król Dawid i Jezus. To uniżenie Chrystusa spowodowało, że stał się On dostępny dla wszystkich. Zawsze jakiś tytuł lub urząd stwarza dystans wobec zwracającego się o pomoc. Od chwili narodzin można powiedzieć, że Bóg jest dla wszystkich, co trochę brzmi jak hasło reklamowe. Objawienie się Boga w dziecięciu otworzyło drogę do Niego. Nie tylko pasterze przyszli oddać pokłon Jezusowi, ale dotarli także poganie z odległych krajów w osobach mędrców, bo przywiodła ich gwiazda. Odczytali znak, który przyprowadził ich do prawdy. Papież Benedykt XVI napisał: cud Bożego Narodzenia promieniuje na całą ziemię, zataczając kręgi. Święta rodzina z Nazaretu, pasterze z Betlejem i w końcu magowie, którzy są pierwocinami pogańskich ludów. Zapewne przyszli z wielką niepewnością, ale nie bez nadziei, że ta podróż będzie bezowocna. W owych magach można zauważyć drogę nawrócenia. Wyruszyli w nią, bo coś ich pociągnęło. Po drodze spotkali się z Herodem. Ten przez swoją krótkowzroczność wiary widzi tylko zagrożenie. Patrzy na to bez odniesienia do Boga. Dlatego dziś może on być obrazem grzesznego życia. Gdy doszli do Jezusa, złożyli mu dary, ofiarowali coś z ich życia. Uradowali się z tego spotkania. Owocem było pójście inną drogą. Nie wrócili już do Heroda. Tak samo postępuje człowiek, który spotyka Jezusa w swoim życiu. Patrząc na siebie, dostrzegam wiele tych elementów, które układają się w logiczną całość. Podjęcie drogi powołania i stawianie pierwszych niepewnych kroków. Oprócz kroków były pytania, czy to jest moje miejsce. Później było spotkanie z Jezusem w różnych sytuacjach, przez różne posługi. Aż w końcu było oddanie Mu tego, co mam najcenniejsze, swojego życia na służbę dla Niego. W dniu święceń diakonatu pierwsze uczucie, jakie pojawiło się we mnie, to była radość. Radość z tego spotkania. Wiem, że nie zawsze dokładnie odczytuję ukazane mi znaki. Zapewne wiele z nich pominąłem, bo ich nie dostrzegałem. Pewnie zachowywałem się wtedy jak Herod, który patrzył tylko po ludzku, bez wiary, a zarazem bał się tego, co nieznane. Mędrcy przybyli i oddali pokłon, bo mieli dobrą intuicję, choć nie wiedzieli, dokąd idą. Oni kierowali się natchnieniem, bo spodziewali się, że będzie działo się coś ważnego. I wcale się nie pomylili. Przybyli i zaczęli adorować Jezusa. Słowa świętego Leona Wielkiego pokazują piękno Kościoła. Niechże więc wejdą do rodziny patriarchów wszystkie narody. Niech w osobach trzech mędrców wszystkie narody oddają pokłon Stwórcy Wszechświata. I w tym widać właśnie powszechność Kościoła, który nie jest zamknięty na żadnego człowieka. Każdy może przyjść, bo tym samym otwiera się drzwi niewierzącym, aby stając przed Jezusem uwierzyli. Bo Bóg wykorzystuje takie środki, by objawić się człowiekowi, jakie ma do dyspozycji, a które człowieka przekonają. Jak jest w Twoim życiu? Jak Ty odczytujesz dzisiejszą Ewangelię? Zachęcam Cię do popatrzenia na swoje życie. Ile w nim pojawiło się znaków Bożej obecności? Ile było takich gwiazd betlejemskich? Być może nad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała. Podnieś oczy wokoło i popatrz.